Cześć, jestem Patryk. Zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania oraz omówienia obudowy Fantex N2 Primo. Na początku przyjrzymy się akcesoriom do naszego kolosa, a więc co my tutaj mamy? Dobrze, otwieramy pojemnik, mamy plastikowe pudełeczko, instrukcję obsługi. Opaski do zaciśnięcia kabli, takie zwykłe plastikowe, oraz narzepy z logiem Fantexa. Następnie element do montowania chłodnicy na boku obudowy. Same pudełko prezentuje się następująco. Wszystkie śrubki mamy dane osobno. Nigdy nie widziałem po prostu obudowy, żeby to było wszystko dostarczone tak ładnie, zapakowane w takie plastikowe pudełeczko. Wszystko ładnie do tego jeszcze posegregowane. Naprawdę klasa sama w sobie. Odłożymy sobie to teraz na bok i przyjrzymy się wnętrzu obudowy. Zaczniemy od frontu obudowy, a więc przechodzimy do przodu. W dzisiejszym filmiku niestety będę trzymał kamerę w ręce, ponieważ inaczej nie da się po prostu tej obudowy objąć, ponieważ jest tak duża. Mamy drzwiczki na magnes, możemy sobie je zamykać i wszystko ładnie trzyma. Drzwiczki niestety tylko dotąd się otwierają, dalej nie i nie możemy ich przekładać z miejsca na miejsce. Następnie mamy takie zaślepki na 3,5 cala, które łatwo sobie wyciągamy, po prostu klikamy i już mamy zaślepkę wyjętą. Wszystko łatwo i tak samo je montujemy. Strasznie ciężko jest jedną ręką operować, ale sytuacja opanowana. Opanowana, ok. Takich zaślepek mamy tutaj aż 1, 2, 3, 4, 5. 5 zaślepek. Następnie mamy tutaj dolny panel z dwoma wentylatorami. Tutaj po prostu szarpiemy lekko za przód i mamy dojście do panelu, gdzie są dwa wentylatory podświetlane diodami LED. Następnie mamy filtr. Wszystko jest mocowane na śrubki. Czyli jak chcemy taki filtr odkręcić, to musimy odkręcić śrubki i możemy już go umyć na przykład pod bieżącą wodą, następnie wysuszyć i zamontować. Przyjrzyjmy się dokładnie, jak to wszystko wygląda tutaj. Co cieszy i na co warto zwrócić uwagę? Filtr jest, możemy zauważyć, jest dość oddalony. Co pozwala nam, że on dotyka wentylatorów, ale jest odpowiednie miejsce na zasysanie po prostu świeżego powietrza. Co do czego to doprowadzi, że wentylatory cały czas ściągną świeże powietrze bez kurzu, bo tu wszędzie możemy zobaczyć, też jest ofiltrowane siatką. Więc przedni panel moim zdaniem jest bardzo solidnie i dobrze wykonany. Czas na przedni panel, tu też nie jest skromnie, nie ma na co ponarzekać. A mamy dwa okna z pleksy, jedno mniejsze z logiem Fantexa, drugie większe, które będzie ukazywało ogrom naszego komputera. Na górze mamy siatkę, oczywiście z filtrem. Klikamy tutaj dwa przyciski, podnosimy sobie ją ładnie, możemy zdjąć w każdej chwili. Mamy dojście już do komputera od góry. Na górze mamy wentylator, ale nie jeden, ponieważ pod nim kryje się drugi. Czyli możemy tutaj stosować konfigurację push-pull, nakładamy drugi wentylator tutaj czy tutaj, czyli możemy, to są akurat wentylatory 140, więc czyli możemy takich raz, dwa, trzy, 340 wentylatory podwójnie, czyli razem 6 wentylatorów w konfiguracji push-pull. Oczywiście chłodnica tutaj też może przejść, jedna długa, czyli dokładnie 240, 120, 280, takie chłodnice tutaj się zmieszczą na górę. Na co zwrócić jeszcze warto uwagę? Na śrubki. Wszystkie śrubki są otoczone taką gumową podkładką, która nie doprowadzi do tego, żebyśmy sobie zdrapali lakier z naszej obudowy. Na co warto zwrócić uwagę? Mamy tu taki jakby backplate, zakrywający oczywiście okablowanie, że tu nie będziemy go po prostu widzieć z tyłu. Jeszcze jest dołączony do zestawu taki drugi backplate, czarny, który możemy sobie tutaj zamontować. Ale jak taki backplate zamontujemy, to wtedy jesteśmy znowu ograniczeni długością kart, a mianowicie do 27 cm.
Z boku mamy wentylator wyciągający. Wszystkie zaślepki. Także możemy je wymontowywać, zamontowywać jak chcemy. Miejsce na zasilacz. Jedno z tych miejsc. Za tą pokrywą mamy drugie miejsce na drugi zasilacz. Miejsce na dyski twarde oraz SSD-ki. Miejsce na rezerwuar tutaj się znajduje. Jeden rezerwuar możemy tutaj umieścić. Następnie możemy tutaj także zamontować rezerwuar. Tak ładnie, taki długi, podłużny. Na co możemy także zwrócić uwagę? Na regulację wentylatorów. Możemy sobie je umieszczać w górę lub w dół. Zależy, jak to już mówiłem, mamy dużą chłodnicę, czyli chłodnica sięga nam dotąd, czyli wentylator musi być na dole. Na przykład chłodnica jest troszkę dotąd nam sięga, to możemy ten wentylator po prostu w górę pociągnąć. Tutaj mamy miejsce na nasz zasilacz. Zasilacze możemy maksymalnie, maksymalna długość zasilacza, który może być tutaj zamontowany, to będzie 21 cm. Znajduje się tutaj także podstawa pod water cooling, pod pompę. Całe okablowanie obudowy, a jest dość sporo tego. Kontrolę wentylatorów, wszystkie wentylatory w obudowie podłączamy do niego. Następnie mamy takie mocowania do dysków SSD. Po prostu jest to bardzo wygodne. Łapiemy sobie takie i przesuwamy po prostu w stronę. O, po przesunięciu wyciągamy i mamy do zamocowania naszego dysku. Jak już zamontujemy nasz dysk tutaj właśnie, to oczywiście przykładamy z powrotem. Tu wam pokazuję, przykładamy z powrotem i ciągniemy w tą stronę. O, i taki dysk tam wskakuje. Czyli możemy tutaj zamontować dysk SSD, tu możemy zamontować dysk SSD i oczywiście jest także miejsce tutaj na zamontowanie dysku SSD. Czyli mamy trzy miejsca na zamontowanie dysków SSD. I oczywiście także możemy montować dyski SSD tutaj, bo także mamy przeznaczone do tego miejsce. Ale oczywiście także standardowe dyski HDD tutaj możemy zamontować. Odkładamy na miejsce. Mamy pełną możliwość wyciągania tych właśnie szafek takich na dyski. Po prostu odkręcamy tutaj te śrubki. I jeśli nam nie odpowiada, to możemy sobie tutaj właśnie zamontować kolejną chłodnicę. I która może mieć maksymalnie, maksymalna długość takiej chłodnicy może tutaj być 18 cm. Chociaż takiej chłodnicy to ja nigdy nie widziałem, żeby coś takiego dużego było. No ale no, jak chce, to Polak potrafi, nie? Może zawsze taka być. Podsumowując, jest to ogromna obudowa dla entuzjastów, która pomieści bardzo rozbudowany system chłodzenia wodnego. Jest to bardzo ładny produkt, solidnie wykonany. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić, precyzja jest w każdym elemencie tej oto obudowy. No i myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam i do następnego. Cześć!